Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, tak to określę, który zauważył, że w rozmowie był powodem grzechu dla współrozmówcy. Myślę sobie, wow, spowiadamy się często, że zgrzeszyliśmy, na przykład plotkowaniem. Może i ty się z tego spowiadasz co jakiś czas. Ale czy spojrzałeś albo spojrzałaś kiedyś na to, że możesz być powodem grzechu brata lub siostry w wierze, bo namawiasz go na przykład do plotkowania, nie mówiąc już o innych grzechach. Grzech jest przestrzenią osobistą, zerwaniem relacji z Bogiem, ale może być i często niestety też jest powodem grzechu drugiego człowieka, który współuczestniczy w moim zrywaniu relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Życzę ci dobrego i pięknego dnia. Jeśli możesz, to proszę subskrybuj ten kanał, żebyśmy razem dzielili się Słowem Bożym, Ewangelią, innymi fragmentami Pisma Świętego i żebyśmy w naszych dniach, naszych życiach, naszym życiu doświadczyli czegoś Bożego.